obwodnica Łomży, to znaczy dokładnie droga ekspresowa S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, to jest prawie 13 km długości. Z tego na most przypada 1205 metrów. I w tej chwili prace zaawansowane są na poziomie około 61%, może nawet troszeczkę ponad, na całej długości obwodnicy Łomży. To oznacza, że ten pierwotnie planowany termin, czyli do końca trzeciego kwartału puszczenie przejezdności po jednej nitce, jest szansa, że zostanie dochowany. To jest najtrudniejszy etap budowy tej obwodnicy. Bez wątpienia tak, no w tej chwili powstaje jedna nitka po to, żeby właśnie przerzucić ruch, wyprowadzić tranzyt z Łomży tutaj na tą jedną jezdnię. Natomiast później trzeba będzie jeszcze dobudować drugą jezdnię. Na ile to rozwiąże komunikacyjne problemy regionu? No jest to ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 w budowie. Wszystkie pozostałe, czyli łącznie ponad 200 km długości całej tej drogi ekspresowej, jest już uruchomione, oddane do ruchu, jeżdżą, korzystają z tego kierowcy. Natomiast ten odcinek jest takim punktem kulminacyjnym, bo dzięki temu właśnie wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z miasta, dzięki temu przeskoczymy dolinę rzeki Narwi 1200-metrowym mostem i uciąglimy niejako całą drogę ekspresową S61. Od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska będzie można dojechać drogą ekspresową. No, most jest realizowany trzema metodami. Od strony Łomży, od przyczółka numer 1, wykonywany jest metodą nasuwania podłużnego. Ta część, która jest nad rzeką i nad starym korytem rzeki Narwi, jest wykonywana metodą betonowań nawisowych za pomocą 5 wózków do betonowań nawisowych. A ta część od strony Piątnicy wykonywana jest metodą taką tradycyjną na rusztowaniach. To jest konstrukcja wyjątkowa w swoim rodzaju? Znaczy jest to konstrukcja, która składa się jakby z trzech, znaczy wykonujemy ją trzema technologiami. Jest to przekrój skrzynkowy, most w środku jest pusty, tam w środku będzie galeria, którą będzie można chodzić i przyda się ona Generalnej Dyrekcji do utrzymywania mostu. Tam można jakieś łożyska sprawdzać i dokonywać inspekcji, na przykład odwodnienia. Także cały przekrój mostu jest skrzynkowy, on ma tylko różne jakby gabaryty. Ta część, która jest betonowana metodą nawisową, jest zmienna. Nad podporą przekrój ma 8 m 40 cm, w zworniku ma 3 m 10 cm. Ta konstrukcja, którą nasuwamy, ma 2,58. Co było najtrudniejsze przy tej, albo jest najtrudniejsze przy tej? Jak zwykle najtrudniejsze są początki, czyli wbiliśmy tutaj 19 km pali, 1917 sztuk jest wbite pod różnymi podporami, są różne ilości, ponieważ są różne obciążenia na różnych podporach. Te podpory, które są przynurtowe, przy tym największym przęśle, mają dużo więcej pali, tam jest ponad 100 pali, a te podpory, które są dla przęseł takich tutaj, jakby tej estakady nasuwanej, to mają po 30 parę sztuk pali wbitych w grunt, przekrój pala 40 na 40. To największy tego typu most w Polsce? Znaczy nie jest największym mostem w Polsce, ale jest jednym, myślę, że z 15 największych w Polsce. Tak jak się orientowałem, to jest to gdzieś pierwsza piętnastka w Polsce, a chyba aktualnie w tym momencie to jest chyba jeden z najdłuższych. To jest bardzo trudna inwestycja, biorąc pod uwagę zarówno zaawansowanie technologiczne przy budowie tego mostu, który widzimy z tyłu, jak również jego wielkość. Jest to jeden z największych obiektów mostowych w tej części Polski. No jest to trudna inwestycja, no a tak jak wspomniałem wcześniej, mamy bardzo mało czasu na jej realizację. Są trudne uwarunkowania terenowe. Tutaj praktycznie cała droga wykonywana jest w dużym nasypie. Miejscami ten nasyp ma wysokość do 14 metrów. No, powoduje to, że tu trzeba użyć bardzo dużej ilości mas ziemnych. Dla nasypu samej trasy głównej użyliśmy już ponad 1 850 metrów sześciennych gruntu. Jeżeli chodzi o ten most, to dla samej części konstrukcyjnej podpór i ustrojów nośnych to potrzeba do wykonania około 40 tysięcy metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego. W chwili obecnej mamy wykonane prawie 27 tysięcy metrów sześciennych tego betonu konstrukcyjnego, co stanowi ponad 68%. Jeżeli chodzi o część drogową, no to na trasie głównej mamy już wykonane prawie 100% nasypów.
Około 90% podbudowy zasadniczej mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego. Około 76% podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. Około 58% warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. No i do 15 lipca planujemy tą warstwę wiążącą ułożyć w 100% na zarówno na nitce lewej, jak i prawej. Mamy też około 5% ułożonej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. No, z takich ciekawostek to jeszcze powiem, że tutaj dla trasy głównej, w zależności od grupy nośności podłoża, to grubość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, grubość konstrukcji nawierzchni będzie wynosiła od 69 cm aż do 119 cm. No i biorąc pod uwagę fakt, że warstwę podbudowy zasadniczej musimy układać na dwa razy, to łączna ilość mieszanek mineralno-asfaltowych, jakie mamy tu do ułożenia tylko na trasie głównej, to prawie 1 000 000 m². Znajdujemy się na między podporą 19 a 20 przy betonowaniu zwornika ustroju nośnego podpory nurtowej. Dosłownie jesteśmy nad rzeką Narwią w tym momencie. Jest to ostatni segment, który betonujemy. Pod powierzchnią jezdni? Tak. W środku skrzynki obiektu mostowego.